lubię te wyścigi jeździć, tylko właśnie widzę, że wy macie taki mniej więcej mój poziom. Nie chcę was ani tam jakoś poniżać czy coś. Nie, ale tak mi się wydaje, bo jechaliście mniej więcej tak samo jak ja, nie? Co do wyścigów, powiem ci, Luki, nigdy tego nie ćwiczyłem, nigdy nie ten i naprawdę uważam, że no mamy praktycznie, jeśli chodzi o Goliata, to jest naprawdę podobnie, tak? To teraz ja może lubię. Wybierzemy jakieś auto, które ty, ja ci dam lidera konwoju. Mhm. Daj Leosiowi, bo on też ma tą warszawkę. Dobra, bo wy ją tak jakby ćwiczycie, tak? No powiem ci, mamy te same auta, także tak samo zrobione. W ten sposób. Powiem ci tak, Lucek. Tak? Nie ćwiczyliśmy, tylko sobie ją kupiliśmy i 3 dni wstecz chyba po prostu całą noc graliśmy. Ale nie graliśmy nią też dużo, tylko po prostu. Może dla ciebie to będzie śmieszne, bo nią się trochę łatwiej jeździ niż tą Porsche. Ale jeździliśmy z letnimi oponami w zimę, także no nie oszukujmy właśnie. Czekajcie, jak ona się nazywa? Ona się nazywa GT3 RS Order Edition. A, no to ja nie mam takiej. Ja mam tylko GT3 RS 4.0. Bardzo GT3 RS 4, GT2 mam RS. GT2 RS, dwie edycje. Ale widzę, że 18 i 12 roku, no mów. Piszą, że chcą dragi i ten, więc... Dobra, okej. Okay. Zaraz, moi drodzy, będzie, to wszystko będzie. Będzie, spokojnie. Przecież my jeszcze nie kończymy, nie? No właśnie. Podriftowaliśmy sobie trochę, sobie pojeździmy. Nie ma problemu. Spoko, Adam, fajnie by było, fajnie, bo ja strasznie lubię cię. Wiesz, ja lubię robić te wywiady z ludźmi, którzy mają fajne fury. Nawet tu nie chodzi za bardzo o samochód, bo jeśli ktoś będzie miał nawet tego Passata B5 FL w gównie, tak? No to jeśli będzie mógł fajnie coś o nim opowiedzieć, coś przy nim robi, coś tam majstruje. Tu liczy się pasja, tu liczy się ta historia, którą ktoś może opowiedzieć o samochodzie. Tak jak ten chłopak, którego teraz spotkałem w Łodzi, to on opowiadał, że ten Mitsubishi, on pożera wszystkie jego środki. On pali 23 litry na 100 km w mieście minimalnie i bardzo dużo płaci na przykład za wynajem garażu, bo nie chce, żeby stał pod blokiem ten samochód i ktoś mu go po prostu gwizdnął, nie? Wydał na niego dużą sumę pieniędzy, żeby go w ogóle kupić i teraz też dużo pakuje w części, żeby go utrzymać, ale właśnie chodzi o to, że to był samochód, o którym on zawsze marzył, którego chciał mieć już od dziecka, bo oglądał gdzieś tam właśnie te filmy Fast and Furious, Szybcy i Wściekli. No i to go zajerało i sobie tą pasję zrealizował i się pytałem go, czy w razie czego nie chciałby sprzedać tego samochodu, a on powiedział, że nie. Więc... Ale to ja ci powiem, Lucek, że ja też to szanuję. No, ja to jest też czegoś fajne, takiego nie to wyobrażam jest... sobie, jak miałbym sprzedać auto, które mam ukochane takie. Nie ma opcji. No. Jakąś taką ukochaną rzecz, nie? Czekajcie, coś mam taki samochód, który stoi w garażu, czeka na lato i nie sprzedam go, nie ma opcji. Mhm. Myślę, że to jest takie sentymentalne, nie? To zależy właśnie, to jest tak jak mówisz, trzeba mieć zamiłowanie do pasji do motoryzacji. No tak, tak. Żeby to zrozumieć, nie? Bo niekiedy ktoś sobie może pomyśleć, a trzymają sobie samochody, zamiast, nie wiem, domy robić, coś tam, rodziny zakładać i tak dalej. Każdy ma swoje pasje, prawda? Czekajcie, bo ja tutaj nigdy nie dołączałem do kogoś. Naprawdę, zawsze to ja zapraszałem. Masz na bilet na Podlasie, dzięki Bogu. Chodzi o to, że uważam, Leo, że nasze Porsche w porównaniu do tego one by one, to jest zabawka, wiesz o co chodzi, że to nie będzie takie wymagające i nie wiem, czy nie zrobimy z siebie głupku. Ej, ale czekajcie, jak ja mam tutaj dołączyć do was? Wy już jedziecie, czy jak? Nie, Leo, ja też nie jestem. Widzę, że... Ja mam mapkę otwartą i mogę albo akceptować, albo... Ja też to miałem i ja to wyłączyłem. A, wyłączyłeś, to dobra. Wyłączcie to na razie i ja zrobię jeszcze raz te zawody. No dobra. Okej. Zrób to po ludzku i tyle. Warszawy się bardzo fajnie prowadzą w tej grze. Tak, fajnie. One są fajnie wyważone. My generalnie, jak jeździmy wyścigi ćwierć mili, to mamy zbanowane wszystkie Porszawki, bo one są delikatnie, no one gniotą wszystko na ćwierć mili. 2000 niuta to jest za dużo. No i my to bardziej takimi, wiesz, się ścigamy, czekaj, autolidera. Ścigamy się bardziej takimi autami normalnymi, nie? Normalnymi, nie tymi... A czemu zbanowane? Nie rozumiem. Na ćwierć mili mi chodzi, że
jak sobie organizujemy zawody, no. Bo to po prostu zbanowane na tej zasadzie, że po prostu jak ktoś weźmie tą poszafkę, to on będzie zawsze tą poszafką wygrywał. Aha. Dlatego, po prostu, ale nie, to jest... Tak, to są takie... Ja też chcę ten samochód, tego nie mam, tego chcę. Słuchaj, nie ma problemu. Załatwiłem. Kasa pod stołem i proszę mi. Jeden telefon chłopaki załatwią. Ej, kurde, nieźle, nieźle naprawdę. Ja mam GT2, ale to jest ta nowa, to jest z 18 roku chyba, nie? Ja nie jestem. Mnie tutaj czeka na graczy. No, czekamy na graczy. Mamy jeszcze kolejne 40 sekund, żeby dołączyć. Ale ja dołączyłem, miał tutaj live event. Ja nic nie dostałem. A, to dobra, no to largo nie to jeszcze na spokojne, opuszczę zawody i jeszcze raz je zrobię. Ale generalnie, Lucek, no pewnie to wiesz, wiecie, że GT2 RS jest w realnym życiu lepsze od GT3 RS, nie? Ale tu nie chodzi o realne życie, to jest gra. No dobra, okej. Okay. I co, zrobiłeś? Aha, czekaj, teraz. Tak robię. Ale o, mnie wychodzi na razie z tego, poczekajcie chwilę. O, wywaliło mi... Tak, wywaliło mnie z gry. Forza mi się skraszowała. Także to jest... To już trzeci raz. Trzeci raz, no. Poczekamy. Dobra, poczekamy pewnie. To ja sobie nie, może specjalnie skoczę. Sobie zainstalowałem Forzę na dysku SSD, żeby się szybciej ładowała. Także to samo jest... zrobiłem ostatnio. To są sekundy teraz. Nie była ziemia, nie? No. To zwłaszcza świat, no. I tak trzeba poczekać, aż się ten... Znaczy, wiesz co, powiem ci, miałem kiedyś tak, że jak sobie grałem, to... Po rozpędzeniu się autem do 390, już 400 km na godzinę, nagle mnie zatrzymywało do zera i niska przepustowość streamowania wyskakiwało. Aha. Czyli no, dużo osób też ma ten problem, ale SSD rozwiązuje ten problem. No i ty jeszcze ściszę grę, bo tam widzowie mówili, że jest jeszcze za głośno, chociaż i tak już się mocno ściszę, do 50% ściszę. Ja lubię zawsze głośno tą grę ustawiać, bo mnie wkurza, jak na moich nagraniach potem nie słyszę dźwięku tych samochodów, nie? No, tak musi tam drzeć się japę na cały ten. Niech to gada do wszystkich. Ktoś się pyta, jak zdobycie 46, to od razu powiem, że za 8 poziom driftingu. Coś tam, no ja już nie pamiętam, jak się to tam zdobywa, ale widzę, że tyle ogarniasz tutaj wszystko. Ja też mam Dawidera takiego ziomeczka, co z nami jechał zresztą, co on wszystko wie o tej grze. Jak dołączać? Wiesz, ja może mam wiedzę teoretyczną, ale nie taką praktyczną, jak twój kolega. Ale no, powiem on też... ma wiedzę manualną, taką wiedzę wyczutą, nie, w tych samochodach. Leo to jest właśnie taki jeden z ogarniatorów, że jak potrzebuje jakiś samochód, z radki, rozumiem. Telefon rozumiem, i człowieku no, mam telefon. Czy to będzie Leo, E-klasa? Leo, załatwi, no dobra. E-klasę też ostatnio, żeśmy szybko ogarniali. Szybciutko, raz, dwa, trzy. Ja muszę sobie Pagani kupić, Cinque. Koniecznie. Dobra, ja czekam na zaproszenie, a może chyba będę mógł dołączyć tak normalnie. Do mnie sobie... będziesz mógł dołączyć, ale ja spróbuję cię zaprosić, poczekaj. Dobra. Biorę GT2 teraz. Zarządzaj, zaproś znajomych. Siema Kubekowski. Ty bierzesz ludzek GT2? Dwójkę, no. Ale dobra. Wezmę wasz samochód do wyścigu, spokojnie, bo chcę zobaczyć, jak się nim jeździ. Przecież kurde, taka niepowtarzalna szansa. Ej, fajny jest ten zamek, tylko dlatego jest fajny, że jak się z niego wyjeżdża, to jest taki... No ładnie wygląda ta gra, to światło się tak odbija ciekawie. Okej, coś tutaj mam. Ty grasz na padzie czy na czym? No na padzie gram. Trudno, żebym tutaj gdzieś jeszcze zmieścił tą kierownicę. A tak widać, jakby sobie tam... Nie wiem... Co robił? Ręce miał pod stołem czy coś, sobie tam... Nie, to spokojnie. Family friendly, Christian Channel, spokojnie. Chyba mnie dobiło. Tak, tak jesteś, dobiło mnie i czekam na zaproszenie. Tu nas dużo się zebrało już. Kurde. Może rejestrację zmienić. Szczepan coś sugeruje? Dobra, no na klawiaturze gram. Tak. Dobra, możesz już zakładać, ja jestem w tym. Mhm. Okej, okay, wybrałem. I co, dostali się wszyscy? Tak, ja teraz mam. Pach, no i teraz dobra, jedz elegancko. I co teraz? Autolidera, tak? Tak, autolidera. Dobra. Lucek też lidera. Ma, tak? Mam autolidera, no. Dobra, super. A, dobra, jest. Jedyneczka krótka tutaj jest. Będzie trzeba teraz dwójkę wbić na starcie. Ile tu jest? 8 biegów? Do przodu? Nie, tu jest 7. 7, aha, dobra. Właśnie wydawało mi się... Wstawiamy siódemeczki. Co na tak w negatywie te przednie? Co to za tunik jest ciekawy? To jest na drift? Nie, no wyścigi. Właśnie, tak? Leo, ja tak patrzę, co ty odwaliłeś.
Ale gdzie? Czemu ona ma taki właśnie negatyw z przodu? Ty, że z tyłu też. Z tyłu też ma dobry negatyw. Dobra, nie marudź. Troszeczkę ciężej się będzie trzymać, no. Dziwnie, ty, ale patrzę teraz, no. Faktycznie. O, teraz to tak. Fajnie wygląda ta rejestracja, nie Adam? No, wiem. Nie no, będzie trzeba zmienić tę rejestrację. Ja miałem w ogóle rejestrację tutaj u mnie. Enlargo. Tak. Ja słyszałem właśnie! I potem to było na odcinkach i no. Się wszyscy zastanawiali, czemu ty masz taką rejestrację? Nie jesteś Enlargo, co ci chodzi? Ktoś wziął Mustanga. Ktoś w ogóle wziął tego tyłu, samego dobra. Porsche, tylko w swoim wydaniu. No i jeszcze ktoś wziął GT RS4? Z 12. GT3 aha, RS4. Mhm. To nie wiem nawet jak to wygląda. No wszystkie one tak samo jak wyglądają. Jak w sumie każde Porsche, nie? No. A bo to jest ten Hot Wheels. Au. Okej. Okay. Muszę się zaprzyjaźnić z tym samochodem. Do pierwszego zakrętu już szóstkę miałem. Widzę, że gaz do końca można docisnąć. To tutaj trenujecie Goliata, tak? Tak? No. Proszę? Goliata trenujecie? Nie, może? Znaczy wiesz, to... Ale dobra, zagrałem się. Tak o sobie ten... Largo na kierownicy? Tak. O kurde, skurczuję. Dobra, to ja nie będę ci nic, o nic pytał. Leo, co tam słychać? W porządku. Jeszcze? Właśnie sprawdzałem strukturę framugi w murku, jak sam zauważyłeś. Tak, to też. Poprawiałem po tobie, bo tam jeszcze parę zostawiłeś klocków. Okej, okay, teraz tutaj jeszcze trzeba. Tutaj próbuję kogoś wyprzedzić, ale mi nie daje. To ja. Tym złotym? Tak, to jest złote moje. Dobra. O, wow, wow! Ale wyskoczyłem trochę. Ale poleci. A jeszcze jakoś odratowałem sytuację. O, następny może mój wyścig pojedziemy. Znaczy mam kurde Podlasie, to jest taki dziwny wyścig. To jego sobie może zostawimy na koniec, ale mam taki, gdzie się testuje właśnie najszybsze furki. I on jest bardzo ciekawy. Nie jest tak, że cały czas na autostradzie się jedzie. Jest, myślę, że podoba mi się. Wykorzystałeś... Wszystko wykorzystuję zawsze. Tego Mustanga? O, wow. No i teraz ja mam I teraz ja nie mam przewijania, więc... O, tu kury jakieś są, dobra. Kiedyś tak jadę, ten GPS-a sobie włączyłem. Mi tam był jakiś korek był na autostradzie. Jest zjazd z autostrady przed tym korkiem i mnie pokierowało w jakieś wioski, tak... Jadę tym samochodem, widzę, że jedni kierowcy już też za mną zjechali, potem z przodu jeszcze widzę, że inni kierowcy zjechali z tej autostrady. No ale tak w pewnym momencie widzę, że nawigacja sugeruje mi, bo się zrobiły korki od tych, co w ogóle zjechali z autostrady, nie? Na tych wioskach. I nawigacja mi sugeruje, dobra, no to możesz sobie pojechać tutaj, to skrócisz trasę o tam 12 minut. Ja mówię, kurde, czemu nie? No i wypadłem. No i tak skracam tą drogę i to jadę, jakieś te drogi polne, jakieś dziury, jakieś inne dziwne rzeczy i nagle tak patrzę, kury, kaczki, gdzie jadę, nie? Kuny, jenoty, jelenie. No, wszystko naraz. No ale w końcu wyprowadziła, gdzieś tam wyjechałem. Nie wiem, czy zyskałem czas, czy nie, ale takie zło mi się trochę zrobiło w pewnym momencie. Tak się poczułem teraz, jak zjechałem tą Warszawą na pobocze, podobnie. No, ciekawa jest ta podszawka, ale na pewno lepsza niż Koenigsegg. Chociaż takiego buta nie ma. I w jakiej ona jest klasie? W S2? S2. No to jest pewnie na maksa porobiona, nie? Ale silnik słyszę, nie, że... Nie, ona może być X-em. Aha. Ona nie ma za dużo możliwości tuningu w ogóle. A, to jest jeden z tych samochodów takich unikalnych, które nie można za dużo porobić. Ale widzę, że na wysokich obrotach, jak się na zakrętach ją trzyma na wysokich, to może być niestabilna. Lepiej tak...
O, ale fajnie skręca. Jak się nie dodaje gazu za dużo na zakręcie, to jest ładnie. Ładnie wchodzi. Mhm. No, jest dobrze. Dlatego ja tam może... piluję tyłów, no. Jakby co, chłopaki. Dobra, spoko. A sakurujesz. Nie, naprawdę, Goliath to nie jest moja mocna strona. A jeszcze na kółku to już w ogóle jest po prostu masakra. No ale stabilna jest ta parszała, trzeba przyznać. Może jak przy tych niższych prędkościach jest tak ciężko, tak już szybciej jest w porządku. O, o, o! Ile ona waży? Nie patrzyłeś wagi? Coś koło tony 400 mi się wydaje. No, ale nie, nie dam sobie ręki, wiesz? Czuję, że właśnie jak rozwaliłem lampę, to mi zeszło tak z 15 km. W ogóle siema wszystkim, co dopiero wpadli na streamka. Siema, lecz, ścigamy się tutaj. Siema, pierwszy raz Zen Largo streamujemy. Skupienie, kurde, cisza. Ja się nie mam wyboru, stary, ja nie mam wyboru, bo ja tu cały czas wypadek. Robim co mogisz. Kogoś tutaj goni, kurde, nie wiem kto to jest. O ja! Dobra, no to ja też pełne skupienie. Pełna moc. Pełna moc obliczeniowa. Tylko, że rozmowę pociągniesz. No ja mogę gadać, bo ja i tak zanim tam dojadę do was, to możemy gadać. Ja może przy okazji będę czat czytał. Dobra, mój tu się z tyłu nudzi, szczerze powiem. No to ciekawe, ona tak nie wygląda jakoś. Nie wyróżnia się spośród tych porszawek w ogóle. Ale mówicie, że jest taka koksiarska na dragi, tak? Znaczy ta akurat jakieś... nie. Ale nie, generalnie nie Porsche, a bardziej silnik 5,4 litra. Gniecie wszystko. Gniecie wszystko po prostu. A w których on jest porszawka? On jest w porszawkach, w większości. Może w tej, nie wiem czy w tej jest, ale jest taka... Porobimy 1/4 litra, ci pokażę. Możesz na śmiało, możesz X-em samochodem przyjechać, jaki tam masz. Nic to nie da. Z McLarenem też próbowaliście tym GT coś tam? A nie. Ponoć nie z koksem. Na tym. To powiedziałeś teraz, więc ty też się będziesz tłumaczył, jak się porobi. Nie, ja wiesz, nie jestem dobry na dragi. Nie mam żadnego dobrego auta na dragi. Nie? Ja tylko wyścigi, drifty. No ja w sumie też nie mam jakichś tam fajnych samochodów. I właśnie. Nie? Ja tak wyścigi nie za bardzo, bo no nie leży mi to, ale właśnie takie dragi, coś tego. Drift, aha, driftowanie, taka zabawa bardziej. No, bo no mówię, nie umiem, bo to jednak też trzeba te wyścigi ćwiczyć. No trzeba je znać przede wszystkim, nie? Tak. To jest bardzo ważne i uważam, że jak na przykład ktoś się tak specjalizuje jak Dawid, no to mówię, to już szat. No. Chłop do wymiaru po prostu, nie? I to szczerze po prostu mogę się przyznać, że po prostu no, nie idzie mi, ale on, nie mówię, że wy tam dużo gorsi jesteście od niego, czy no, coś, ja ale... No ja jestem dużo gorszy na pewno. No, umówmy się, okej. Okay. Ale on naprawdę wymiata, nie? Jest po prostu... Ale wy też w ekipie macie takich koksów, nie? Mamy, dobrze właśnie. By było skonfrontować właśnie, zrobić jakąś... To by było fajne. Nie? To by było fajne, takie. Tylko problem jest, znaczy problem, te koksy to po prostu my, ja na przykład idę wieczorem spać, oni grają, wstaję rano, tak. Oni dalej pałują tego jatu, że... No jakoś muszą tego skilla nabić, nie? Tak. I uważam, że Dawid, ten od ciebie, to też jest może taki, że właśnie... Niezły numerek, nie? Do. Jaki ale się wykuł. Fajnie, że Forza jest taka różnorodna i... Każdy znajdzie coś po prostu dla siebie, nie? No. Kto lubi, w czym jest dobry, co umie, to jest właśnie świetne. On jest we wszystkim dobry. Tak? No na auta, na dragi też sobie porobi jakieś tam fury kozackie, więc... Dobra.
Ale w ogóle nie słychać się twojej kierownicy, Marko, wiesz? Ale nawet na odcinkach nie słychać. No, ja nie wiem, co ty masz za kierownicę, znaczy teraz już wiem, ale po prostu jest bardzo cicha. Bije na przykład 920, no to tak wali jak pralka. To jest po prostu no pralka. I już dlatego nie mogę mieć, nie mogę mieć takiej kierownicy już na pewno. Nie, nie, nie możesz, Lucek, bo to będzie ci przeszkadzało. Masz no, super oczywiście, dźwięk, że tak. Super jakość i po prostu ciulowo to będzie, bo może ja się nie znam, ale nie wiem, jakby wyciąć ten głos na przykład kierownicy takiej huczącej z odcinka. U mnie nieraz jak, okej, jak się rzucam, to nieraz coś tam słychać, ale to nie słychać kierownicy? No po prostu. No wiadomo, właśnie cichutko, masz naprawdę.